Moi drodzy, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Łukasz Show. Dzisiaj niesamowita wyprawa, jedziemy na ostatnią rybę w tym roku nad morze do naszego serdecznego przyjaciela Andrzeja. Tymi oto sprzętami: ogarek 200, trzybiegowy, jawka 89 rok i romecik 125 mojego kolegi. Dzisiaj tak będzie mi towarzyszył, jakby się coś działo, to będzie mnie holował. Także trzymajcie kciuki, zaraz uzbrajamy się w sprzęt, mamy kominiarki, rękawiczki, kaski i lecimy do Pobierowa na smaczną rybę. Zapraszam. Drodzy, udało się dojechać na miejsce, trafiliśmy.
Lokal nazywa się Chata Rybacka. Zamówiliśmy sobie fileta z dorsza smażonego. Do tego suróweczka i fryteczki. Bardzo fajny zestaw pożywny dla takiego motocyklisty jak ja, to jak najbardziej. Na tą drogę się przyda. Rozgrzałem się. Powiem tak, droga przebiegła bardzo fajnie. Niestety mała awaria po drodze, ale myślę, że doczłapię się, ponieważ jak to się nazywa? Kopka. Nie, no kopka czy nie, to kopka to jest od odpalania. No ta, wiecie, manetka od zmiany biegów, co jest przy nodze, ta stopka. O, stopka od zmiany biegów. Lekko się nadłamała i tam gdzieś nie trzyma się pionu i dlatego ciężko mi biegi wchodziły, no ale na szczęście, mam nadzieję, jeszcze jakoś dojadę. Zimno nie było tutaj w górną część ciała, trochę po nogach wiało. Nauczka na przyszłość, żeby kalesony sobie kupić i założyć. Albo jakąś odzież termoaktywną, no ale dajemy radę. Nie wiem ile jest stopni, 15 będzie, 18? Jest gdzieś 18 stopni, pokazuje, dzisiaj słońce świeci. Pokazuje 10. Naprawdę? No. A, no to jednak nie, to jednak 10 stopni jest, no to może dlatego jest trochę zimno. No ale daliśmy radę, dojechaliśmy. Podróż długo nie zajęła, ile jechaliśmy? Z pół godziny? 12 minut. No kłamieśmy tu. No, jechaliśmy prawie pół godziny, niecałe tam, udało się, skrótami daliśmy radę. Najgorzej, że musimy się powoli zbierać, bo jakieś chmury dookoła ciemne. Aczkolwiek jestem dobrej myśli, jedziemy jeszcze pożegnać się z morzem i wracamy do domu. Ale jestem szczęśliwy, udało się dojechać do domu, zostało mi dosłownie, no nie wiem, może kilometr, może półtora. Prawie 40 km na Komarku zrobiłem. To jest ten jawka, tak jak mówiłem, trzybiegowy. No, kurde, bez większych przygód, udało się. Rybka zjedzona, morze zaliczone, ale jestem szczęśliwy. No na trójce jakoś słabo idzie, nie wiem, by trzeba było może pierścienie zobaczyć. Trochę ten cylinder, coś tam, nie znam się, nie wypowiem się. No, nie wiem, ale... Szczęśliwy, że bez większych przygód, że żyję, dojechałem. Dziękuję bardzo gorąco, że byliście... to jest wasza zasługa, że wy zawsze jesteście ze mną. Taki normalnie drugi pasażer. Dziękuję bardzo gorąco i zapraszam na kolejny odcinek. Pozdrawiam. Dzień dobry, witam serdecznie. Moi drodzy, szykujemy się na wielką podróż. Okulary. Kurde, teraz tutaj takich nie założę. Typa. Nic nie widzę. Ale wiesz, trzeba było Komarka odpalić, zobaczyć czy on zadziała. Jeszcze nie odpalałeś? No rano odpaliłem, ale wiesz jak to Komarek, nie? Raz odpala, raz nie. Jaka to ryba? Dorsz? Dorsz. A w ogóle gdzie jest przód, a tył kasku? Zawsze mam problem. To przód? Tu jest przód. Tu jest przód? No, a ty zawsze odwrotnie ugrywałeś. No. Mamy to. Co się cieszysz?
Zimno łeb. Z rybką? No. Patrz tu w obiektyw, czy nie?